Szanowni Państwo, powracamy do konferencji. Mam nadzieję, że osoby, które są z nami również online, zażyły kawy, a my tutaj w Warszawie również zażyliśmy nie tylko kawy, ale też odwiedziliśmy stoisko Polskiego Instytutu Geologicznego. Mam nadzieję, że Państwo skorzystaliście z promocji i ciekawych nagród. Zapraszam serdecznie do kolejnego panelu. Proszę Państwa, czas nas goni. Musimy też szanować osoby, które są za szklanym ekranem, które czekają na dalszą część naszej konferencji. Proszę Państwa, witamy Państwa po przerwie i przed nami panel dyskusyjny Zagospodarowanie najważniejszych złóż surowców mineralnych w Polsce jako element bezpieczeństwa surowcowego. Z udziałem przedstawicieli kluczowych firm wydobywczych w Polsce oraz koncernów, które są największymi konsumentami surowców mineralnych. Proszę Państwa, zapraszam do zajęcia miejsc. Zapraszam pana Tomasza Rogalę, prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA. Szanowny pan Tomasz Rogala, panie prezesie, zapraszamy serdecznie na scenę. Tutaj, tędy, proszę, tam od brzegu. Zapraszamy serdecznie. Pana Przemysława Kołodziejaka, prezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej SA. Zapraszamy. Pana Mirosława Kidonia, wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA. Szanowny pan prezes Mirosław Kidoń, zapraszamy na scenę. Zapraszamy. Pan Edward Paździorko, zastępca prezesa zarządu do spraw technicznych i operacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Również zapraszamy, tędy można przejść. Pana Mariusza Graba, wiceprezesa zarządu Grupy Azoty S.A. Panie prezesie, proszę. Pana Roberta Perkowskiego, członka zarządu PKN Orlen, Grupa Orlen S.A. Zapraszamy. A panel prowadzi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Panie redaktorze, 60 minut dla pana. I dla państwa. Szanowni Państwo, 45 minut, tylu wspaniałych prezesów i tyle surowców do omówienia, więc czasu dużo nie ma, będzie dynamicznie, ale panowie są super specjalistami do spraw polityki surowcowej w swych spółkach, więc zaczniemy od tego, że przejdę do Polskiej Grupy Górniczej, pana prezesa Rogali i tak. Węgiel się nie skończył w Polsce, ani czasy węgla też się chyba nie skończyły, co kryzys energetyczny pokazał, natomiast będą się kończyć przez różne regulacje, których będzie coraz więcej, o tym dużo sobie powiedzieliśmy. Dlatego tak, popatrzmy na politykę surowcową Polski w odniesieniu do zapewnienia gospodarce tych strategicznych surowców, w tym przypadku węgla kamiennego, w kontekście dekarbonizacji. Gdzie jest to okno możliwości dla węgla? Jak planować politykę surowcową, żeby z jednej strony nie mieć problemów z rentownością, ale z drugiej, żeby nie zabrakło tego surowca, kiedy będzie potrzebny? Dzień dobry Państwu. No tak, bo to się bardzo mocno wpisuje w przedmiot, to pytanie w przedmiot tej konferencji. Powiem w ten sposób. Definicje bezpieczeństwa energetycznego, czy one dotyczą Międzynarodowej Energii Agencji Energii, czy to jest amerykańska, są dwukomponentowe. Z jednej strony mówimy o dostawach energii i z drugiej strony po akceptowalnej cenie w wersji amerykańskiej bez wywoływania zaburzeń. I pytanie, czy ta definicja, czy realizowanie tej definicji się powiodło? A w 2022 roku nie, ponieważ generalnie nie udało się dostarczać energii, czy udało się dostarczać energii, ale zapewnić w Europie akceptowalną cenę, to już to ten drugi element się po prostu nie powiódł. Ja przypomnę, że ceny surowców na przykładzie węgla wzrosły do 2000, ponad 2000 zł za tonę. Mówimy o roku pomiędzy tym ostatnim normalnym roku funkcjonowania 21-22 w przypadku gazu to było z 12 zł do gigajoula do 175 zł. Co to oznaczało z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego? Gdyby ten ekwiwalent węgla zamienić, czyli tego produkowanego przez Polskę, czyli tego naszego surowca, i ten węgiel zamienić na importowany, to było więcej o 48 miliardów dla budżetu. Innymi słowy, trzeba by poszukać w kieszeni podatników, obywateli,
przedsiębiorstw lub w dotacjach Skarbu Państwa, subwencjach i ochronach dodatkowych niespełna 50 miliardów. Z drugiej strony, gdyby szybko odejść od węgla i zamienić go na gaz, tak jak to się stało w Niemczech czy w innych krajach, no to ten ekwiwalent własnego węgla wynosiłby niespełna 200 miliardów złotych. I mówię o tym dlatego, że to jest najlepsze opisanie, chyba najbardziej trafne opisanie, co to jest bezpieczeństwo energetyczne. Innymi słowy, gdyby te źródła nie pozostały, bo tak jak Państwo pamiętacie, rok 2022, jedynym węglem poszukiwanym, są tu moi koledzy, to był węgiel polski. Jedynym węglem poszukiwanym, wtedy było jedno wielkie oczekiwanie, że go ma być więcej, szybciej trzeba wznowić tą produkcję, czy uruchomić. A z dnia na dzień się nie da tego. A z dnia na dzień to jest niemożliwe. I teraz o tyle to się wpisuje w przedmiot tej konferencji i w zadane pytanie, że na dzisiaj musimy sobie zdać sprawę czyli zadawać pytanie, co się zadzieje, kiedy łańcuchy dostaw zostaną przerwane i nie będziemy mogli skorzystać z źródeł energii dyspozytywnych, tych, których pozostają w naszej dyspozycji, co do których możemy je wprowadzić w szybkim terminie, czy w ogóle je wprowadzić na rynek. I miejsce dla węgla w tych warunkach europejskich wydaje mi się, że powinno być zdefiniowane tak, że ambicje, no bo musimy stąpać po ziemi, ja się z tym zgadzam i żyjemy tutaj w części dotyczącej porządku europejskiego i europejskiego systemu gospodarczego, ale bardziej jakby położyć nacisk na słowo zrównoważony i zabezpieczyć dostęp do tych źródeł energii w czasie, który jest konieczny, żeby tego słowa, czyli tej transformacji dokonać. Innymi słowy, jak już będą inne, nowe źródła, w ilości, które umożliwią dostawę w sposób niezaburzony tej energii po akceptowalnej cenie, no wtedy naturalnie odpadnie potrzeba korzystania z węgla czy z innych źródeł. W latach 30. Czy tego nie wiemy, właśnie. Bo to tempo będzie zależało od wielu indykatorów. Pierwszy indykator, czyli pierwszy taki, to jakby zmiany, które zachodzą w nowych technologiach. Nie ukrywajmy, jeżeli te zmiany w nowych technologiach i efektywność, wydajność będzie istotna, no to ona będzie zabierała miejsce dla paliw kopalnych. Drugi element to jest konsumpcja. No, proszę Państwa, elementem głównym, który odpowiada za zużycie energii, to nie tylko struktura jej wytwarzania, czyli za obciążenie środowiska, zużycie, to jest konsumpcja. Konsumpcja, która w sposób diametralny rośnie. Proszę Państwa, jak wyjdziemy ten poziom wyżej, to w ubiegłym roku zużyto i wydobyto i zużyto na świecie 8,4 miliarda ton węgla. Na przestrzeni ostatnich 20 lat to jest wzrost około 4,6 miliarda. 8,4 miliarda ton węgla. Takie jest globalne zużycie tego paliwa. W związku z powyższym, jeśli rzeczywiście coś, a za to odpowiada, w jednym z elementów, za które za to odpowiada, konsumpcja, wzrost liczby ludności i to, że im bardziej jesteśmy zamożni, tym więcej potrzebujemy gadżetów, rzeczy, częściej je zmieniamy, mamy szafy niepotrzebnych, zwłaszcza Europy Zachodniej, szafy niepotrzebnych ubrań, które no sami to obserwujemy, więc to chyba sobie tak na wprost trzeba powiedzieć. Wszyscy generalnie rozumiem obawę przez zatrzymaniem konsumpcji, bo gospodarka oparta na długu gdzieś się musi lewarować. Nie będzie produktów, będzie problem z inflacją. Natomiast może to tak, no ale tak trochę dla poprawy nastroju. No, jeżeli ta konsumpcja się nie zatrzyma, jeżeli ona będzie przebiegała w tym momencie, to zgadza się, a jeżeli wierzyć klimatologom, że doprowadzi to do zagłady planety, no to i tak do tego dojdzie, i tak zginiemy, tylko tu będzie czyściej. No tak. Ale no bo jeżeli będzie czysto, dalej Ziemia jest kulą, a emisje nie potrzebują paszportów, no to de facto te nasze zmiany niewiele zmienią, bo bez tej solidarności z pozostałych krajów świata niewiele się zmienia. Teraz poważnie wracając, to zapytajmy się, kto na tym też skorzystał w sensie gospodarczym. Bilans handlowy z Chinami ubiegły rok, minus 396 miliardów. Bilans handlowy Unii Europejskiej z Chinami, rok wcześniej minus 250 miliardów. Wyraźnie zmieniamy na chwilę obecną przepływy towarów i wyraźnie pokazujemy, na przykład, co się dzieje. Uzależniamy się od kolejnego, to już dzisiaj padło na poprzednim panelu, że jeden z panów ministrów powiedział, nagle brakuje jednego surowca do produkcji leków i był w Europie proces. Także przy tej zmianie związanej z transformacją
energetyczną, trzeba zabezpieczyć umiejętności produkowania towarów krytycznych, szeroko pojętych. I stąd ta waga i to, co zostało podjęte przez Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska, tutaj obecnego pana ministra Dziadziota, zabezpieczenie i pokazanie surowców krytycznych, szeroko pojętych, jest bardzo ważne, jest po prostu głównym elementem. Kolejnym jest processing do tego, żeby mieć w dyspozycji to, czego my potrzebujemy do produkowania energii, podstawowych dóbr, bo jakby odchodziliśmy od górnictwa i zawróciliśmy do górnictwa, tylko górnictwo węglowodorów musimy zamienić na górnictwo metali ziem rzadkich. No przypominam, że do tego dalej są potrzebni górnicy, nie? Bo to są tak. Dalej geomechanicy, dalej geologowie i dalej kompetencje, które są niezbędne, żeby to później przeprocesować. Kolejna rzecz przy metalach rzadkich, dlatego stąd waga i istota dzisiejszej konferencji. To jest kluczowe dzisiaj, zabezpieczenie tego, co my potrzebujemy do funkcjonowania. Dlatego mówię o processingu, że bodajże w przypadku Australii ponad połowa surowców krytycznych, tych rzadkich, kluczowych do transformacji szeroko pojętej, jest wywożona poza granicę Australii, bo oni nie mają tego jak przerobić. Bo to jest kolejny element, element technologiczny, bo co z tego, że go mam, jak dalej muszę wyciągnąć te kilka procent, które jest później niezbędne do tego, żeby produkować elektronikę, czy zakończyć wiatrak turbiną, a w turbinie odpowiednimi neodymami, które umożliwiają, że on działa, bo bez tych dwóch elementów tak, on działać nie będzie. Mamy te wyzwania. Panie prezesie, to w takim razie jak planować politykę wydobycia węgla w Polsce w dwóch słowach, żebyśmy mogli... Węgla kamiennego, bo pan prezes mówi o kamiennym. Chciał pan intensywnie, to pan intensywnie, panie redaktorze. To teraz powiem tak. Ona w Polsce jest zaplanowana przez program odejścia od węgla. Ten program odejścia od węgla jest połączony z budową nowych źródeł i jest połączony z... I tam są dokładnie określone, bardzo dokładnie w poszczególnych latach określone to zapotrzebowanie. Innymi słowy, według założeń tego programu, my będziemy stopniowo w Polsce zmniejszać produkcję węgla w miarę jak będą wchodziły nowe źródła do systemu. Jest plan wprowadzenia tych nowych źródeł, o których było mowa, OZE, atom, geotermia i tak dalej, i tak dalej. I te dwa ostatnie indykatory będą decydowały o zmianach tego planu. Czy on się będzie przechylał lekko w lewo, czy lekko w dół, czy lekko do góry, czy będzie się ważył. Im szybciej te źródła będą wchodziły, tym one będą miały większy wpływ na zużycie węgla. Ale na dziś ten plan jest, co trzeba ważyć, jest zawarty w dokumentach rządowych i mówi dokładnie, ile węgla jest potrzebne i przewidywalne w poszczególnych latach, a to jest mega istotne z punktu widzenia najniższego kosztu produkcji. Ta informacja dla spółek górniczych, jakie jest przewidywane zapotrzebowanie na węgiel, nawet jeżeli okresowo będą te różnice pokrywane importem, jest istotna z punktu widzenia najniższego możliwego kosztu produkcji, ponieważ istota tego bezwładnego biznesu, on z natury rzeczy jest bezwładny, polegające na tym, żeby sprzedać to, co wyprodukujemy. I to się udało, zostało jakby zmaterializowane w polityce energetycznej Polski, we wskazaniu, jaka będzie zapotrzebowanie i zawarte w umowie społecznej i programie odchodzenia od węgla, czyli powoli zmniejszania jego wagi w miksie energetycznym. Tam są te wielkości. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Wiemy w takim razie, że plan jest, że będziemy dostosowywać to wydobycie węgla do potrzeb, nie w ten sposób, że redukujemy w ciemno, tylko redukujemy tak, żeby nie zabrakło. I to był fragment naszej debaty poświęcony węglowi kamiennemu. Wrócimy może jeszcze do niego, jeżeli czas pozwoli, ale przenieśmy się do krainy węgla brunatnego. I ta kraina w dużej mierze pod kontrolą Polskiej Grupy Energetycznej, której wiceprezes jest z nami. Polska Grupa Energetyczna zajmuje się wydobyciem węgla poprzez spółkę PGE-GEIK, czyli Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. I chciałem zapytać o państwa plan, bo Polska Grupa Górnicza widzi to w ten sposób, że musimy tutaj dostosowywać się do zapotrzebowania. Węgiel brunatny ma ograniczenia geologiczne, o której tutaj wszyscy na sali dobrze wiedzą, bo są geologami właśnie, czyli że w latach 30. prawdopodobnie się skończy. Więc jaka powinna być polityka surowcowa Polski tutaj? Po prostu zwijamy się już, czy jeszcze nie? To nie jest łatwo tak wprost odpowiedzieć na to pytanie. 70 mniej więcej procent energii w Polsce jest wytwarzane na bazie czy z węgla kamiennego i węgla brunatnego, w tym z węgla brunatnego tam mniej więcej 30%. W tej chwili to rzeczywiście no, praktycznie jedyne źródła oparte o węgiel to pozostały w naszej grupie, to jest Bełchatów i Turów. Ubiegły rok, tak jak zresztą pan prezes pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. To bezpieczeństwo najlepiej zbudować na
tych zasobach, które są lokalne, które są pod kontrolą danego kraju, państwa. Takimi zasobami w przypadku Polski jest i węgiel kamienny, jest węgiel brunatny, ale też trzeba pamiętać, że i to, co Komisja Europejska podkreśla, że również OZE. OZE jest tym lokalnym źródłem energii. Ubiegły rok udało się między innymi też dzięki temu, że pracowały elektrownie na węglu brunatnym, ale też i kamiennym, udało się ten kryzys wywołany wojną przejść bez ryzyka blackoutów, bez ryzyka ograniczeń w dostawach energii elektrycznej czy ciepła, bo też była to bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o ciepło. Natomiast z jednej strony są to wymagania polityki klimatycznej Komisji Europejskiej, ale też i zmiana preferencji i oczekiwań odbiorców energii elektrycznej i ciepła, które już obserwujemy od pewnego czasu. I oczekiwania są takie, żeby transformować się w kierunku energetyki odnawialnej. Ma to też i wymiar finansowy, bo póki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, póki jesteśmy w systemie ETS, czyli w systemie handlu emisjami do dwutlenku węgla, to co roku przychodzi 30 kwietnia, gdzie trzeba do tej daty umorzyć taką ilość uprawnień, ile się wyemitowało dwutlenku węgla. W przypadku tylko tych dwóch elektrowni, czyli Bełchatowa i Turowa, jest to ponad 40 milionów ton razy tam niecałe 100 euro. Jak dzisiaj razy kurs euro, to państwo możecie sobie zobaczyć, jaka to jest skala obciążenia finansowego. Ta cena za tonę uprawnień na poziomie 100 euro, czyli tam złotówka 450 zł mniej więcej, a dzisiaj cena na rynku spot jest poniżej, czy tam około też 450 zł. Wczoraj było to troszeczkę niżej. Także przychód ze sprzedaży energii w zasadzie pokryłby tylko koszt uprawnień do emisji. Natomiast jaka jest jeszcze zaleta węgla brunatnego, chociażby właśnie w porównaniu do węgla kamiennego? Przy węglu brunatnym nie ma globalnego rynku tego węgla, więc nie ma, w zasadzie znikomy jest wpływ koniunktury na świecie, zdarzeń geopolitycznych. No tak, mamy węgiel za miedzą i sobie wydobywamy, jeśli chcemy. Tak, no? I koszty jego wydobycia, no to są, można powiedzieć, że w miarę stałe i one też pozwalają na stabilizowanie cen energii elektrycznej. Także ten węgiel jest wykorzystywany. Ale tak jak powiedziałem, Polska Grupa Energetyczna jest w procesie transformacji i już przy momencie ogłaszania strategii w 2020 roku zostało powiedziane, że najprawdopodobniejsze późniejsze też wydarzenia związane z Turowem czy z planowanymi innymi odkrywkami pokazują, że już nie ma możliwości wybudowania nowej kopalni. I te dwie kopalnie będą funkcjonować do czasu, dopóki będzie w nich węgiel, dopóki będą mieć stosowne zezwolenia, czyli koncesje. I w przypadku Bełchatowa to jest, zakładamy, że 36 roku. W przypadku Turowa koncesja jest do 2044 roku i liczymy, że to będzie pracować. I oczywiście jest pytanie zawsze, co dalej. Energetyka oparta o węgiel ma tą cechę, że jest zawsze dostępna, jest pewna. Stąd też takie przedsięwzięcia, jakie nasza grupa podjęła. Tu mam na myśli budowę wspólnie z partnerem prywatnym i z partnerem koreańskim budowy elektrowni atomowej, takiej większego źródła mocy, które w przyszłości zastąpi tą taką podstawę pewną. I to jest jak gdyby jeden krok, a drugi krok to jest rozwój OZE. Prowadzimy dość już zaawansowany proces związany z budową morskich farm wiatrowych, już został wybrany dostawca turbin do tego. Oprócz tego fotowoltaika i wiatraki na lądzie. Ja bym zapytał tylko rytualnie, państwo przekażą aktywa wydobywcze do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Czy są nowe wieści na temat agencji?
No, proces się toczy. No, mamy nadzieję, że lada moment dobiegnie końca. Ten w ogóle proces wydzielenia tych aktywów węglowych do takiej agendy, można powiedzieć, będącej w gestii rządu bezpośrednio, bo my jesteśmy spółką akcyjną, mamy akcjonariat też rozproszony i giełdowy. Ten proces wydzielenia to między innymi był powodowany tym, że ekonomicznie nie dałoby się dalej funkcjonować, posiadając te aktywa w swoim portfolio, bo też zapewne Państwo wiecie doskonale, wiele banków odmawia po prostu finansowania inwestycji czy nadfinansowania działalności firm, które posiadają wysokoemisyjne aktywa. A zatem to był argument za tym, żeby jednak schodzić z tych aktywów węglowych, ale one sobie nigdzie nie pójdą, to znaczy trafią do agencji, która ze względu bezpieczeństwa i ta agencja będzie funkcjonować, a nawet te odkrywki, które nie zostały uruchomione, ten węgiel tam zostanie. Być może w przyszłości okaże się, że jednak będzie potrzebny. No właśnie, bo nigdy nie będziemy wiedzieć na pewno, jakich surowców i kiedy będziemy potrzebować, choć polityka surowcowa ma nam dać jakiś plan, który da przewidywalność. Pozostajemy z surowcami energetycznymi, ale jeszcze innymi teraz. Gaz, ropa, grupa Orlen i prezes Perkowski, czyli to, co było crème de la crème kryzysu energetycznego, ale u nas tylko ze względu na cenę, bo jeśli chodzi o dostępność, to ona była. I się udało. I nawet jesienią ostatni, najnowszy kontrakt z Norwegami został dopięty. To jest kilka miliardów metrów sześciennych, które prawdopodobnie przesądziły o tym, czy będzie ten gaz, czy nie będzie go w Polsce, bo brakowało gdzieś tyle. I jak Państwo teraz projektowaliby razem z rządem politykę surowcową tak, żeby gazu i ropy nam nie zabrakło, żeby importować, ale może jak najmniej i może z bezpieczniejszych miejsc niż kiedyś Rosja? Bardzo dziękuję. No oczywiście cały czas mówiliśmy o tym, zresztą nie tylko my jako spółka, ale przede wszystkim państwo nasze polskie, że najważniejsza jest dywersyfikacja i uniezależnianie się tak naprawdę od jednego dostawcy jakichś kluczowych surowców, bo jeżeli mówimy o polityce tutaj, czy tak naprawdę strategii państwa pod kątem zasobowym, surowcowym, geologicznym, to węglowodory są jednym tak naprawdę z tych ważnych zasobów energetycznych. Dlatego uważam, że dzisiejsze spotkanie jest niezwykle ważne, bo faktycznie można powiedzieć najlepszą dywersyfikacją to jest ta dywersyfikacja, którą mamy u siebie. Bo nawet jeżeli mówimy o jakimkolwiek innym kierunku, czy to chociażby Norwegia, Niemcy, nieważne jak to będzie blisko, ale to zawsze jest mimo wszystko inne. Nie u nas. Jeszcze są, w międzyczasie potrzebujemy infrastruktury, która potrzebuje przesłania, jej stabilności i tak dalej. Oczywiście faktycznie to zadziałało. Od samego początku, tutaj potwierdzę pana redaktora słowa, od samego początku komunikowaliśmy, nie mamy problemu z wolumenami gazu. Ja faktycznie problem z cenami tego gazu mieliśmy, ale mieliśmy go z przyczyn jakby niezależnych od nas. Po prostu rynki i giełdy są połączone i de facto tak naprawdę czy w energii, czy w gazie, czy nawet w węglu, jeżeli gdzieś notujemy na jakichś, powiedzmy sobie, europejskich rynkach zwyżkę ceny tego nośnika, to faktycznie w Polsce na pewno ta zwyżka również będzie w jakiś sposób podążała za tym kierunkiem wyznaczonym. Więc w związku z tym faktycznie przykładamy do tego wydobycia naszego, w ogóle naszego, a przede wszystkim krajowego, szczególną rolę. I tutaj jest pewne ograniczenie znowu geologiczne, że jest pewne... nie zwiększymy pewnie, ale możemy lepiej wydobywać to, co jest. No tak, no to wydobycie to zależy oczywiście, wielkość wydobycia zależy od tego, jakich mamy inżynierów, jak bardzo chcemy w to zainwestować, jak przykładamy się do tej pracy szeroko rozumianej, bo to są geolodzy, inżynierowie różnej maści, petrofizycy, petrochemicy, cała masa tak naprawdę różnych specjalności i sprawność organizacji, ale nie tylko, bo to jest przede wszystkim tak naprawdę uwarunkowania te geologiczne. No mamy zasoby, jakie mamy. My eksploatujemy te nasze zasoby, jeśli mówimy o węglowodarach, od dziesiątek lat, tak naprawdę od ponad 100 lat. De facto mamy dziś jeszcze takie kopalnie, które funkcjonują i jeszcze prawdopodobnie Łukasiewicza pamiętają. No funkcjonują, bo funkcjonują, na siebie jakoś tam zarobią, ale trudno mówić, żeby były jakby istotnym elementem tego naszego elementu. Więc faktycznie w tych warunkach musimy wykorzystać to wszystko, co dzisiaj ten dostęp do najnowocześniejszych technologii pozwala. I eksploatować coś, co do tej pory faktycznie z uwagi chociażby na niedostępność, na to, że jednak kiedyś nie było badań sejsmicznych 3D, te badania były analogiczne, czyli dostęp do danych, wiedzy był nieco mniejszy. Dziś mamy zdecydowanie większy, więc pochylamy się tak naprawdę faktycznie do intensyfikacji, do zwiększenia wydobycia na już rozpoznanych tak naprawdę złożach, koncesjach.
co nam idzie świetnie, bo chcę tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, zaznaczyć, że jeżeli mówimy gdzieś na przykład o zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, o sztucznej inteligencji, to często wydaje nam się, że no tak, w sferze marzeń gdzieś tam pewnie ktoś planuje. Nie, no to u nas akurat w wydobyciu to się dzieje. Może 3D jest taki program, prawda? Smartfield, projekt Smartfield, tak, no smart, no to gdzieś tak wydaje się, że to tak, żeby to nie było jak smartfon, ale to chodzi o to, że my jesteśmy tacy smart i to będzie rozpoznawalna nazwa również międzynarodowo. No jest to projekt, powiedziałbym, który pokazuje, że jednak faktycznie nasza myśl inżynierska, szeroko rozumiana, bo tu od geologów począwszy poprzez inżynierów innej specjalności, jest naprawdę awangardą światową. Dlaczego światową awangardą? Wiem, że trudno czasami to uwierzyć nawet nam w kraju, w nasze własne potencjalne możliwości. No dlatego, że my faktycznie mamy trudno. My nauczyliśmy się w tych naszych trudnych warunkach geologicznych, czyli rozdrobnionych, niewielkich złożach, prowadzić to wydobycie w sposób bardzo rentowny, efektywny i te warunki nas zmusiły do tego, żebyśmy faktycznie opanowali te najbardziej zaawansowane technologie. Spadło wydobycie nieznacznie w tej chwili w przeliczeniu, bo w gazie naturalnym byłoby więcej, ale w przeliczeniu na wysoki metan jest to niespełna 3,6 miliarda metrów sześciennych w skali roku, ale z przyczyn chyba oczywistych. Zasoby nieodnawialne, żeby utrzymywać ten sam poziom wydobycia, to trzeba po prostu co roku cały czas coś włączać. Przypomnę, proszę państwa, mamy około 2000 otworów pracujących. To jest strasznie dużo. Potrafię sobie wyobrazić, że w jakimś tam, nie wiem, Kuwejcie, w Emiratach Arabskich, czy gdziekolwiek, w takim powiedzmy sobie typowym, rozpoznawalnym rynku, marce międzynarodowej dostawcy węglowodorów, to tam pewnie kilkadziesiąt takich otworów by wystarczyło do tego wolumenu. To niech będzie takim, powiedzmy sobie, też takim namacalnym dowodem, jak mocno się trzeba postarać. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo proszę państwa, dzięki temu, tu chcę jakby nawiązując nieco bardziej do tematu konferencji, powiedzieć, że dzięki temu, iż ta Polska faktycznie nie jest gdzieś tak mocno rozpoznana, rozwiercona przez, w tej chwili przez Orlen i spółki wchodzące w skład, wzbogacamy tą naszą wiedzę geologiczną o tych potencjalnie innych również zasobach. No właśnie, o to chcę tylko dopytać w dwóch słowach. Pisałem kiedyś artykuły na stronie Polskiego Instytutu Geologicznego o gazie łupkowym, o tight gas, o tych wszystkich złożach niekonwencjonalnych, które tak jak w przypadku węgla brunatnego, o którym mówił prezes Kołodziejak, gdzieś tam pod ziemią są, bo ich nikt nie odpompował. Co z nimi? Tutaj polityka surowcowa jeszcze na nie spojrzy łaskawszym okiem? Znaczy, polityka surowcowa na pewno spogląda bardzo łaskawym okiem, natomiast trzeba do tego gazu, który tam jest na pewno, dostać się w sposób rentowny, żeby jego koszt wydobycia mimo wszystko nie był kilkukrotnie większy niż sama wartość tego gazu, który się wydobędzie, bo to proszę państwa, mamy tego typu zderzenia. Co z tego, że coś tam jest? Ale to trzeba po prostu w sposób rentowny wydobyć. To akurat w tym środowisku nie muszę mówić, co to są łupki i co to znaczy, jeżeli one są, nie wiem, powiedzmy tak jak w Stanach Zjednoczonych, kilkukrotnie płycej, a kilkukrotnie głębiej. Koszt wiercenia, ale potem i szczelinowania, ale i w ogóle tak naprawdę struktura tych łupków jest po prostu kompletnie inna. No najwięksi w okresie tego boomu łupkowego w Polsce, to najwięksi gracze na świecie przyjechali do Polski, chyba było, nie wiem, 27 albo 28 firm zarejestrowanych, w tym najlepsze, najbardziej znane, naprawdę najlepsze firmy przyjechały, no i wyjechały jednak z niczym. I to jest też takim pewną przesłanką, a oni przecież tak naprawdę świetnie eksploatują gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Niech to będzie taką przesłanką, że jednak nie wszystko jest takie łatwe do ugryzienia. Natomiast cofając się do tej wiedzy, którą zdobywamy, bo mamy 2000 pracujących otworów i przecież wiele tysięcy więcej, które były wywiercone u nas, no to jest jednak wiedza faktycznie o całym pozostałym tak naprawdę potencjale. Bo myślę, że w tej polityce to należy zwrócić uwagę, że to jest pewien potencjał nie tylko surowcowy, ale potencjał geologiczny. Tutaj pan minister Dziadzio na pewno na to mocno zwraca uwagę, bo przecież nie musimy znaleźć jakiegoś surowca. Wystarczy, że również znajdziemy na przykład jakieś akwifery potencjalne albo na przykład miejsce do potencjalnie możliwości wybudowania kawern solnych, czyli powiedzmy sobie magazynowania, składowania dwutlenku węgla, magazynowania wodoru czy innych tak naprawdę również bardzo ważnych pierwiastków lub nośników energii, surowców, które po prostu trzeba wielkoskalowo gdzieś magazynować. A idzie nam chyba dobrze. Mamy zamiar po tym okresie pandemii
który przyhamował wiele procesów inwestycyjnych, bo to jest jednak duży proces inwestycyjny, wybudować kopalnię, odbudować i przebić przynajmniej 4 miliardy metrów sześciennych produkcji gazu w naszym kraju, co na pewno nie będzie łatwe, a łącznie ambicja nasza jest, żeby faktycznie PKN Orlen w swoich zasobach własnego wydobycia, łącznie z Norwegią i pozostałymi kierunkami, osiągnął 12 miliardów metrów. To mimo wszystko miliardów metrów sześciennych rocznie, to mimo wszystko jest gaz, który gdzieś będzie wzmacniał nasze bezpieczeństwo energetyczne, bo tu widzę, że bardzo w tą konferencję energetyczną poszliśmy. Trochę to inaczej wygląda niż z węglem, bo faktycznie akurat jeżeli chodzi o gaz, to prawdopodobnie każdą ilość gazu, którą wyprodukujemy, jesteśmy w stanie sprzedać, rozprowadzić. Szczególnie teraz. Tak, szczególnie teraz paliwo transformacyjne jednak jest nie tylko paliwem, ale również surowcem po prostu do innych gałęzi naszego przemysłu. I to widać też w wynikach, warto tam zajrzeć, bo jest to intratny biznes. To jak najbardziej widać w spółkach wydobywczych na całym świecie i jest przedmiotem też dyskusji. Zostajemy przy gazie na sekundkę dosłownie, żeby przenieść się do chemii i do grupy azoty, która z tym gazem ma do czynienia, bo potrzebuje go do wytwarzania swoich produktów, ale używając gazu ma też własne surowce, czyli siarkę. I pomiędzy tym gazem i siarką poprosiłbym pana prezesa, tak, gaz od PGNiG-u i od Orlenu, tak. No, to ja uzupełnię, bo tu faktycznie to nie tylko gaz nas łączy, bo siarka też nas łączy, Bo państwo biorą siarkę. Nie, my produkujemy siarkę, bo właśnie jakby uzupełniając to, to faktycznie, to nie jest oczywiste, proszę państwa, ale jesteśmy w tej chwili chyba największym producentem super jakości, super czystej siarki, bo razem z gazem wydobywamy również inne pierwiastki. Jedynym producentem, jak mówiliśmy tutaj o zaawansowanych technologiach, czyli na przykład Helu. Proszę państwa, nie jedna z osób siedzących tu na sali na pewno jakieś badania z rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym prowadziła. Bez Helu byśmy takiego badania nie byli w stanie przeprowadzić, a podejrzewam, że tak naprawdę wiele również zaawansowanych innych technologii na właśnie orlenowskim Helu jest realizowanych. Jedyny producent w Unii Europejskiej. Azot, siarka, Hel i jeszcze znalazłoby się parę miejsc na tablicy Mendelejewa. Azot nie tylko gaz, nie tylko ropa, które oczywiście pozostają bardzo ważne, na przykład w bilansie azotów, który potrzebuje tego gazu, więc między gazem a siarką, między tymi kryzysowymi cenami gazu, tutaj też w negocjacjach między spółkami, które tak obok siebie tutaj zasiadły, azoty poszukują własnej polityki surowcowej i właśnie w kontekście też siarki chciałem pana prezesa poprosić o głos na temat tego, jak państwo tworzą politykę surowcową. Dzień dobry państwu. Faktycznie jesteśmy dużym konsumentem gazu. Tutaj współpracujemy z Orlenem od wielu lat i wcześniej z PGNiG-iem. Dzisiaj myślę, że w kolejne lata również będzie nam się owocnie współpracowało. Również nawiążę do tej wypowiedzi. Faktycznie pomagamy tutaj kolegom i nie tylko z Orlenu, ale i z KGHM-u zagospodarowywać pewne elementy, można powiedzieć, w obiegu gospodarki zamkniętej. Tak, mówimy tutaj o siarce chociażby z Orlenu i kwasie siarkowym z KGHM-u. Także ta współpraca tutaj w ramach, można powiedzieć, tego obiegu zamkniętego i wtórnego wykorzystania dla nas surowców, a dla kolegów tutaj, można powiedzieć, pewnych elementów odpadowych z procesów produkcyjnych, jesteśmy tego beneficjentem. Wracając do pytania i do polityki surowcowej, to faktycznie te ostatnie dwa lata bardzo intensywnej pracy tutaj z panem ministrem, i tu szczególne podziękowania za te spotkania robocze, które w ramach polityki surowcowej państwa się odbywają regularnie i omawiamy różne struktury złóż surowców, które przemysł chemiczny przede wszystkim potrzebuje, bo od razu powiem, że większość surowców niestety importujemy, ale właśnie tutaj duża praca przed nami, żebyśmy zagospodarowali te zasoby krajowe i dostosowali pewne technologie, że jeżeli dzisiaj nie możemy skorzystać, załóżmy, chociażby z soli, tak jakbyśmy chcieli skorzystać, ponieważ przemysł chemiczny głównie konsumuje, a w przypadku grupy azoty, tą sól o wysokiej zawartości potasu, której w Polsce nie ma, ale szukamy technologii, które potrafią w procesach flotacyjnych ją tak wzbogacić, żebyśmy mogli ją konsumować z tych zasobów krajowych. Myślę, że dzisiaj może to nie jest opłacalne, ale za rok, za dwa już być może ta technologia
pozwoli nam to robić, ale niemniej jednak cały czas bierzemy udział w tych spotkaniach roboczych, inwentaryzujemy, tak jak pan minister powiedział, to potrzeba wychodząca od przemysłu, tak, jest, jakby definiuje kierunki poszukiwań, kierunki odpowiedzi geologów na to, co mamy w zasobie krajowym, z czego możemy skorzystać. I jednym z takich zasobów jest siarka rodzima. Jesteśmy właścicielami jako Grupa Azoty jednej z ostatnich na świecie kopalni siarki rodzimej. Ona też jest specyficzna, bo mimo, że Orlen faktycznie produkuje z procesów porafinacyjnych tą siarkę z odsiarczania paliw i ona jest faktycznie wysokiej jakości, to siarka rodzima ma pewne właściwości, których ta siarka, można powiedzieć, orlenowska nie ma, tak? I też jest poszukiwana. Cały czas pracujemy nad tym, żeby, można powiedzieć, prawnie ochronić i tutaj stąd te działania pana ministra idą w bardzo dobrym kierunku i tutaj widzieliśmy dzisiaj podczas prezentacji ta ochrona prawna złóż. To jest bardzo istotny element, żebyśmy strategiczne złoża, siarka jest strategicznym surowcem w polskiej gospodarce, żebyśmy bardzo racjonalnie, można powiedzieć, kształtowali przepisy prawne, które ochronią nam te złoża, tak? Żebyśmy nie pozwalali, już padły tutaj hasła, budować węzłów autostradowych na złożach, czy jakichś innych elementów, chociażby pozwalać na wprowadzanie planów zagospodarowania przestrzennego, bo utracimy bezpowrotnie pewne dobra, które są dla nas strategicznie ważne. Jeżeli chodzi o politykę taką, można powiedzieć, surowcową ze względów bezpieczeństwa dla przemysłu chemicznego, to oczywiście tu już padło to hasło wcześniej, no przede wszystkim dywersyfikacja, bardzo szeroko zakrojona dywersyfikacja i my już byliśmy troszeczkę przygotowani wcześniej, przed wybuchem wojny. Takie działania przeprowadziliśmy, no bo je sukcesywnie odnawiamy co kilka lat i akurat termin wybuchu wojny zbiegł się z tym, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani na pewne nowe kierunki dostaw surowców. Który? Proszę? LPG? Czy nie. Głównie to chodziło tutaj właśnie o sól potasową, ponieważ tak, największe kopalnie soli są na Białorusi i w Rosji i stąd mieliśmy ten, można powiedzieć, ponad 50% tego surowca. Musieliśmy bardzo mocno zdywersyfikować, ale byliśmy przygotowani dalej tą dywersyfikację, można powiedzieć, ten proces dywersyfikacji przeprowadzamy i bez zakłóceń, jak widać, możemy pracować, ten surowiec jest dla nas dostępny. Niemniej jednak dalej prowadzimy również tutaj z panem ministrem działania, żeby ten surowiec również zagospodarować z zasobów krajowych. Tak jak powiedziałem, to nie jest łatwe. Ale to jest taki kierunek. Szeroka dywersyfikacja, również to samo, co tutaj przed chwilą Orlen powiedział, to jest klucz dzisiaj do uniezależnienia się. Dla nas jest bardzo przykro oglądać taką sytuację, kiedy Europa próbuje z jednego uzależnienia wskoczyć w drugie uzależnienie i to jest dla nas takie zastanawiające, bo to przemieszczanie się i nowe transakcje, które obserwujemy w zakresie surowców i coraz większe znowu uzależnienie od Chin. Tu zresztą też to przed chwilą padło, że paneliści nasi poprzedni mówili o coraz większym uzależnieniu i deficycie handlowym z Chinami. I to pokazuje, że to jest znowu błędny kierunek. No po prostu zmieniliśmy sobie jeden problem w drugi problem. I myślę, że to przyszłościowo bardzo szybko wyjdzie, bo zresztą już słyszeliśmy chociażby o przemyśle farmaceutycznym, to dotknąć może przemysł chemiczny również. Dlatego musimy szukać takich obszarów dywersyfikacji, które nas uniezależnią znowu od jakiegoś konkretnego obszaru, regionu, gdzie na przykład łańcuchy dostaw mogą być bardzo szybko przerwane i możemy mieć problem z dostępnością do środków produkcji. I to widzieliśmy w 2022 roku, to się działo. Dziękuję bardzo panie prezesie, a zatem może z tą siarką się uda, za co będziemy trzymać kciuki. Jest koncern kolejny, czyli KGHM, spółka, która
jest eksporterem surowca, przede wszystkim miedzi, ale nie tylko właśnie miedzi. Chciałem zapytać o państwa politykę surowcową, także w kontekście tego bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Państwo są oczywiście producentem miedzi w Polsce i w Europie, gdzie jest trudno przez regulacje klimatyczne, ale nie tylko tam. Mają państwo łańcuch dostaw z kopalni Sierra Gorda w Chile i tam także nie tylko miedź jest do wydobycia. Jaka będzie państwa polityka surowcowa, która będzie zmierzać do tego, żeby to bezpieczeństwo pogodzić z priorytetami rynkowymi? Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Tutaj ciekawie pan redaktor nas usadził, bo od czarnego koloru poprzez brązowy aż do miedzianego doszliśmy. Tak jest, to taki tęczowy panel mamy. Rozjaśnia się. Więc odnosząc się do pańskiego pytania, oczywiście KGHM jest świadomy sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, jak również walka o czyste powietrze, o klimat, transformacja energetyczna, one pchnęły nas w odpowiednim kierunku. My jako KGHM jesteśmy drugim co do wielkości konsumentem energii elektrycznej. 3 terawattogodziny rocznie. Ja jestem z Lubina, Wrocław jest niedaleko, główne miasto, ale on się żarzy jak słabiutka żarówka przy KGHM-ie. Tyle zużywamy energii elektrycznej. Więc na skutek tych wszystkich turbulencji, fluktuacji cenowych gazu, energii elektrycznej oraz poprzez to, że wielokrotnie byliśmy w ryzyku blackoutu, stwierdziliśmy, że musimy stworzyć odpowiednią politykę energetyczną. Usiedliśmy, spisaliśmy. Zamierzamy w 2050 roku osiągnąć pełną neutralność energetyczną, czyli 100% energii odnawialnej. Natomiast takim kamieniem milowym będzie rok 2030, gdzie 50% źródeł energii wykorzystywanych do produkcji miedzi będzie z naszych własnych. To tyle, jeśli chodzi o naszą politykę. Natomiast... Ale chciałem jeszcze dopytać o surowce, bo polityka surowcowa jest ważna także dla transformacji energetycznej, no i państwo zapewniają jej surowiec, między innymi miedź właśnie. Ja już do tego zmierzam. Jeśli chodzi tutaj o transformację energetyczną, to jest to, co oczywiście popieramy i to, co w bardzo sympatyczny sposób wysłuchujemy, ponieważ to oznacza większy popyt dla nas. Większy popyt na miedź i inne minerały użytkowe, które dostarczamy, czyli większa zyskowność, więcej pieniążków dla KGHM-u. Jak wiemy, sama elektromobilność w ciągu 2 następnych dekad to jest około 9,6 miliona ton miedzi, która zostanie dodatkowo, jakby popyt na to miedź dodatkowo się zwiększy na światowym rynku. No przede wszystkim, jak wszyscy już chyba wiemy, samochód elektryczny to jakieś 110-150 kg miedzi w stosunku do spalinowego 30-40 kg. Czyli zwiększamy tutaj zapotrzebowanie na miedź. Natomiast sama transformacja energetyczna do roku 2050 oznacza około 22 milionów ton miedzi dodatkowego zapotrzebowania na rynku. Czyli państwo są spokojni? My jesteśmy spokojni, natomiast chcemy dostosować naszą strategię i naszą produkcję do zmieniających się trendów na światowym rynku. Więc dlatego chcielibyśmy zadbać przede wszystkim o rodzimą produkcję. Jeśli chodzi o rodzimą produkcję, to posiadamy 7 koncesji. Współpracujemy tutaj oczywiście z ministrem, naszym Piotrem Dziadzio. Dziękujemy za tą współpracę. Mamy wsparcie zarówno jeśli chodzi o eksplorację w kraju, jak i za granicą. No i przechodząc tak gładko właśnie do tej zagranicy, tam w celu utrzymania naszych zdolności produkcyjnych jesteśmy obecni w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, jak również mamy czynne działające biura w Azji. Tutaj postawiliśmy na eksplorację i poszukiwania naszych okazji inwestycyjnych.
Więc eksplorujemy w Kanadzie, eksplorujemy w Stanach, staramy się dołożyć trochę zasobów do kopalni Robinson i eksplorujemy w Chile. W Chile posiadamy kopalnię miedzi i molibdenu. Molibden również w ostatnich latach stał się jakby bardzo cennym minerałem. On jest używany przede wszystkim tutaj w obecnej chwili do odpowiednich stopów, które są używane w zbrojeniówce, więc zostało wykreowane spore zapotrzebowanie na ten minerał, ceny podskoczyły. Natomiast jak Państwo wiecie, my w swoim zasobie posiadamy więcej minerałów, nie jest tajemnicą, mamy depozyt Victoria, posiadamy również nikiel, posiadamy tam miedź i złoto. Przyglądamy się światowym trendom, liczymy swoje projekty. Natomiast chciałbym się tutaj pochwalić jeszcze tym Chile, które w ciągu ostatnich 5 lat, kopalnię Sierra Gordo, którą udało nam się zmienić z takiego brzydkiego kaczątka w łabędzia. Kopalnia, która borykała się z problemami środowiskowymi, która produkowała około 80 tysięcy ton miedzi, nie mogła osiągnąć parametrów projektowych. Dziś jest jedyną kopalnią w Chile, która przekroczyła parametry projektowe. Nie przerabiamy 110 tysięcy, tylko 131 tysięcy ton miedzi uroku dziennie. Jeśli ktoś obserwuje rozmowy ze stroną społeczną w Polsce, to jest nic w porównaniu z Chile, gdzie ta strona społeczna to jest w ogóle inny wymiar, prawda? Jak tam Państwu idą te rozmowy? My jesteśmy oczywiście bardzo odpowiedzialną firmą, więc mamy bardzo dobre relacje z lokalną społecznością. Tych relacji mogą nam pozazdrościć sąsiedzi. Sąsiadów tam mamy obok Spence, to jest BHP oraz Antofagasta Minerals. Także my mamy najlepsze relacje. My pomagamy lokalnej społeczności. Ostatnio mieliśmy, bo tam mamy okres już taki zimowy w Chile, mieliśmy tak zwaną boliwińską zimę, tak się nazywają deszcze, które przychodzą z nad Boliwii, na pustyni Atacama. Było spore zagrożenie tutaj dla lokalnej miejscowości, która tak samo się nazywa Sierra Gorda. W nocy wysłaliśmy sprzęt, wykopaliśmy odpowiednie rowy melioracyjne, które zatrzymały napływającą wodę. Ale ta nasza współpraca nie wiąże się tylko z jakąś akcyjnością. My tam regularnie wspomagamy lokalne środowisko, wspomagamy straż pożarną. Wspólnie z lokalną strażą pożarną przeprowadzamy ćwiczenia, ponieważ my również posiadamy swoje jednostki. Wspieramy ich finansowo, dokonujemy zakupów sprzętu, ubrań i tak dalej. Jesteśmy bardzo aktywni na tamtym rynku. Stworzyliśmy odpowiedni program treningu dla operatorów, co jest niezwykle istotną sprawą z punktu widzenia tych ludzi. My tam szkolimy około 30 operatorów rocznie i zapewniamy im później na Sierra Gordzie zatrudnienie. To niezwykle buduje dobre relacje i zaufanie pomiędzy administracją chilijską a nami. No i że nie wspomnę, że regularnie czyli obywatele z Chile bywają na naszej barburce, obserwują nasze tradycje górnicze. Niezwykle im się to podoba i chciałbym tutaj przejść do ostatniej wizyty wicepremiera naszego Jacka Sasina, który podczas wizyty na Sierra Gordzie ogłosił, że tamtejsza społeczność górnicza również otrzyma mundury górnicze i dołączy do naszych tradycji. Muszę powiedzieć, że tam przy wręczaniu orderów polały się łzy. Naprawdę ci ludzie są z nami związani, co bardzo cieszy. I tak gładko przechodząc dalej, chciałbym tutaj podziękować za to wsparcie ze strony wicepremiera Sasina. Dzięki jego wizycie było nam dużo łatwiej negocjować stawki podatkowe, które będą już niedługo obowiązywać w Chile.
tam została ustalona maksymalna stawka podatkowa na 46,5%. To dosyć wysokie podatki, prawda? One są nieco wyższe, ale odrobinę od podatków w Peru, o jakieś 2%. Natomiast generalnie biorąc pod uwagę to wszystko, co działo się od początku w Chile, czyli jakieś zakusy na nacjonalizację, później propozycje dotyczące 80% podatku i tak dalej, no możemy powiedzieć, że ta praca naszego polskiego rządu, Sierra Gordy, doprowadziła do jakichś racjonalnych decyzji na końcu i te podatki są dzisiaj rozsądne i absolutnie nie wpływają, czy nie są zagrożeniem dla zyskowności Sierra Gordy. I widać, że ten czynnik polityczny cały czas odgrywa wielką rolę. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Mamy jeszcze dwóch prezesów, którzy zamienią naszą tęczę tutaj kolorów różnych w koło, bo wracamy do węgla, ale innego, znowu innego. Będą dwa rodzaje węgla, teraz inny, czyli koksujący, Jastrzębska Spółka Węglowa, która tutaj w Chile słyszeliśmy, że jest chill out, mówiąc młodzieżowo, jest dobrze. Jeśli chodzi o węgiel koksujący w Unii Europejskiej, też jest troszkę lepiej niż z węglem innego rodzaju, no bo został uznany za strategiczny surowiec, bez którego nie będzie stali, nie będzie jednego z fundamentów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, jak nazywały się kiedyś wspólnoty europejskie. Więc pana prezesa reprezentującego JSW poprosimy o dwa zdania na temat tej roli strategicznej węgla koksującego w polityce surowcowej na najbliższe lata. Dziękuję za pytanie. Dziękuję panu ministrowi za zaproszenie. Szanowni państwo, węgiel koksowy został wpisany, jak wiemy, zgodnie z polityką surowcową na listę surowców nie tylko krytycznego, ale wcześniej, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, to jako surowiec kluczowy, strategiczny i krytyczny. I to samo, co na samym wstępie, bo pierwszy panel mówił, panowie ministrowie wspominali, że Unia Europejska również podjęła decyzję od 2014 roku, już czwarty raz, że węgiel koksowy został wpisany na tą listę. Oczywiście węgiel koksowy, jak wiemy, o całej naszej transformacji technologicznej, energetycznej, no nie byłoby stali, jakby nie było węgla. To jest kluczowy surowiec do wytopu stali. Patrząc też na politykę wytopu tej stali metodą technologiczną wielkopiecową, gdzie zużywamy do produkcji stali węgla koksowego oraz koksu, to pokazuje jego wielkie znaczenie. Jeżeli chodzi o węgiel koksowy, to trzeba patrzeć na, jakie jest zapotrzebowanie naszej gospodarki. Na dzisiaj jest to zapotrzebowanie w granicach 12,5 do 13 milionów i taka polityka surowcowa została określona do 2040 roku, po czym ma spaść na 10 do 11 milionów. W Europie dzisiaj, jako w Unii Europejskiej, to zapotrzebowanie węgla koksowego jest w granicach 53 milionów, czyli patrząc na naszą produkcję węgla koksowego, około 40 milionów musi być sprowadzone spoza Unii, głównie Australia, Kanada, Stany Zjednoczone oraz inne tutaj, jeżeli chodzi o kopalnie węgla koksowego. Patrząc na bazę surowcową, jaką dzisiaj Jastrzębska Spółka Węglowa tworzy i jaką przedsięwzięcia podjęliśmy. Ta lista surowców krytycznych pozwoliła otworzyć też wielkie inwestycje, które rozpoczęliśmy, trwamy i przygotowujemy właśnie te zasoby surowców na następne lata, szczególnie na te okresy, które w tej polityce zostały wyszczególnione. Na dzisiaj rozpoznanych zasobów tego węgla mamy ponad miliard 200, jeżeli chodzi o zasoby ogólne operatywne przy 7 zasobach bilansowych. To pokazuje, że na okresie tym koncesyjnym, koncesje dzisiaj mamy do 51 roku, na najdłuższych kopalniach, a ich mamy 4, w sumie 7 ruchów, to jest około 30 do 50 lat istnienia. Także widać, że ten węgiel koksujący i ta baza, którą szykujemy, zapewnimy przynajmniej na tym poziomie krajowego zapotrzebowania na pewno, ale też pokazuje, że ten węgiel koksowy znajduje na dłuższe lata, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie w koncertach hutniczych. No bez stali nie ma rozwoju technologicznego, nie ma rozwoju gospodarki. Czy będą państwo dużo eksportować tego węgla?
Generalnie my eksportujemy w tej chwili w granicach nie tylko węgiel koksowy, ale poprzez tworzenie koksu w granicach 3,5 miliona. Również ten rynek europejski jest głównym naszym odbiorcą. Jest w niewielkiej części rozwijany rynek zamorski, ale główny z uwagi korzystamy też jakby z renty geograficznej w granicach tych 500 kilometrów. To są główni nasi odbiorcy na dzisiaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Tak jak powiedziałem, główny rynek, który w granicach produkcji stali 8 milionów ton, potrzebuje w granicach 12 milionów węgla koksowego dla kraju. To zostaje spełnione. Główna czy różnica w tym produkcji jest przekazywana właśnie do odbiorców Unii Europejskiej. Od 2025 roku pamiętajmy, że Czechy, które jeszcze podtrzymały z uwagi na utrzymanie swoich kopalń, to zostajemy ostatnim producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. I nie zamierzają Państwo kończyć tego wydobycia, a raczej inwestują Państwo? To jest przyszłość, trudna przyszłość, bo kopalnie węgla koksowego też są prowadzone w różnych zagrożeniach naturalnych, również klimatycznych, stąd też te szeroko pojęte inwestycje, o których wspomniałem. Generalnie we wszystkich naszych kopalniach toczą się zejście do niższych poziomów, które będą gwarantowały właśnie ten okres eksploatacji w tych warunkach i zapewnienie tej produkcji, głównie węgla koksowego, które wspomniałem. A zatem polityka surowcowa ma sprawić, że przynajmniej na naszym rynku tego węgla koksowego nie zabraknie. Wrócimy jeszcze do węgla kamiennego, z którym zaczęliśmy panel, żeby wysłuchać wystąpienia pana prezesa Kasjana Wyligały, który pracuje w lubelskim węglu w Bogdance. Tam jest kopalnia węgla kamiennego i więcej o niej zaraz usłyszymy. Państwo, jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy zaproszeni na tak zacną konferencję, jaka ma miejsce dzisiaj. Niestety nie możemy uczestniczyć jako lubelski węgiel Bogdanka w niej osobiście, ponieważ właśnie odbywa się Kongres Trójmorza w Lublinie, na którym lubelski węgiel Bogdanka SA planuje zaprezentować swoją nową strategię. Ta strategia też dotyka tematów, które są dzisiaj poruszane na tym ważnym wydarzeniu. Jako lubelski węgiel Bogdanka jesteśmy bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa. Dostarczamy nasz węgiel do Kozienic, do Połańca, do zakładów azotowych Puławy, gwarantując stabilność systemu energetycznego, nie tylko pod kątem dostaw prądu, także tutaj trzeba wskazać, że też pośrednio tutaj zabezpieczamy bezpieczeństwo żywnościowe państwa, zaopatrując zakłady azotowe Puławy w nasz węgiel. W zeszłego roku, gdy była przez wojnę na Ukrainie, były bardzo duże zawirowania na rynku węgla, była bardzo dynamiczna sytuacja popytowo-podażowa, odpowiedzieliśmy też odpowiedzialnie na potrzeby państwa w zakresie dostaw węgla dla gmin. Udało nam się dostarczyć węgiel dla około 150 gmin. Z tego zadania wywiązaliśmy się bardzo dobrze. Proszę Państwa, trzeba wskazać na istotę, na istotność surowców w Polsce dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Wiemy, że po aktualizacji PEP 2040 węgiel będzie tym paliwem tymczasowym. Już nie gaz, jak było do tej pory, ale to węgiel do czasu wejścia SMR-ów, ale także dużych bloków atomowych będzie tym czynnikiem, który będzie stabilizował nasz system energetyczny państwa polskiego. My jako Bogdanka chcemy w dalszym stopniu wydobywać węgiel. Tutaj ogranicza nas data 2049, która jest datą końca wydobycia węgla energetycznego w Polsce, ale jest to na tyle długa perspektywa i my na pewno będziemy efektywnie wydobywać do 2049, zabezpieczając do tej pory nasze zasoby. My jako Bogdanka także myślimy, co będzie dalej po tym roku 49. Nie chcemy być tylko kopalnią węgla energetycznego, ale myślimy o dywersyfikacji naszych przychodów. Tutaj myślimy o produkcji energii elektrycznej z OZE i wydłużeniu łańcuchu wartości, jeżeli chodzi o produkcję komponentów do OZE. Już dzisiaj otwieramy pierwszą farmę fotowoltaiczną 3 megawatową, a myślimy o wielkoskalowych inwestycjach w tym obszarze. Trzeba wskazać, że
Nie ma inwestycji w OZE, nie ma zielonej transformacji bez górnictwa, bez węgla koksującego, bez węgla energetycznego, bez miedzi, bez niklu, bez kobaltu i innych surowców. Nie możemy jako Europa realizować tych ambitnych celów. Więc my widzimy w jasnych barwach przyszłość górnictwa w Europie. Dlatego też kolejnym z filarów i kolejnym źródłem przychodów w następnych latach, tak żeby nasza kopalnia była dalej firmą dobrze funkcjonującą po roku 49, zamierzamy eksploatować inne surowce. Właśnie ta nasza strategia, którą 17 maja ogłosimy na Kongresie Trójmorza w Lublinie, będzie odpowiadała na te wyzwania i mam nadzieję, że Bogdanka będzie miała przed sobą świetlaną przyszłość, także po 2049 roku, stając się nie tylko motorem napędowym Lubelszczyzny, ale także gwarantem bezpieczeństwa surowcowego państwa. Dziękuję bardzo. No, dziękujemy panu prezesowi, bo chociaż to jest nagranie, to jednak zachował wspaniałą dyscyplinę czasową i wielkie brawa dla naszych panelistów, których chcielibyśmy pytać o więcej, ale nie damy rady, chyba że w kuluarach. Jeszcze raz, wielkie brawa. I przekazuję głos organizatorom. Dziękuję państwu serdecznie. Proszę państwa, 15-minutowa przerwa. Wracamy o godzinie 13:00. Godzina 13:00. 13 minut przed nami i kolejny panel. Zapraszamy serdecznie.